Drifty. A, E, I, O, U, emisja głosu. Drifty? Jedzie oglądać BM-ki ze zespawanym dyfrem. Czy ja jak jadę na rajdy, to mówię, że jadę oglądać wybebeszone Fiaty, Fordy na przelocie? Nie, szacunek, szanujmy swoje zainteresowania, to jest najważniejsze. Tak jak i tu trafiają się auta budżetowe, ale tu jak i tu trafiają się też auta, w które są wpakowane dziesiątki tysięcy. Co jak co, ale po tym aucie widać, że jest świeżutko wymuskane. Patrzcie, żadnej skazy, nic. A najważniejsze jest to, żeby mieć pasję i jeździć po prostu. A swoją drogą dzisiaj jest troszeczkę wyjątkowy dzień. Po 3 latach mam okazję wrócić na Tor Biłgoraj na imprezę driftingową. Imprezę driftingową, tutaj tak naprawdę zaczęła się moja przygoda foto i nagrywanie wideo. Wtedy to były jeszcze klipy. Marne. Jakie to było mizerne. Oj, nie mogę na to teraz patrzeć. Chyba, że kiedyś wspominać to może włączę, ale dzieło sztuki to nie było. I przez 3 lata nie było na Biłgoraju już żadnych imprez. Teraz dopiero jest wielki powrót, driftingowe rozpoczęcie sezonu w Biłgoraju i zobaczymy, co się będzie działo. Zapowiada się sporo aut, piękna pogoda, będzie piękny weekend. Spróbujemy dostać się do środka, na plac, szantażem, kamerą. Hemka, można wjechać gdzieś sobie tam, zostawić auto? Tak, nie ma problemu. Spoko, dziękuwa. Jest parking wyznaczony. Zawaliście, dzięki. Ogarniamy się. Cześć. Kapię na skrzynię i pójdziemy. Strasznie tu pusto jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze. Ale mijałem jeszcze mnóstwo lawet, więc dopiero to podojeżdża. Kurde, jaki tu porządek. Bella kutaneska. No tak powiem ci, jak nowo malowany. Bella kutaneska. To wygląda jak klemniki. No bo kapnęło się zimie. A, bella kutaneska. Składowania nie masz. Jak to poważnie. A, wziąłem portfel do ręki, dlatego go nie mogę znaleźć. Kolejna rzecz. Tamta wiedza jest dla was, możecie sobie z niej korzystać. W skrócie, nie wolno wchodzić pod auta, nie wolno wbiegać pod auta, nie wolno spożywać, nie wolno zostawiać butelek, czyli nie wolno wszystkiego, za co policja karze na co dzień. Tam, ktoś podjechał, postawił. Ale tam. Tak, tylko tutaj, skręć delikatnie, a musa postawimy tutaj. No to co? Zaczynamy zabawę! W skrócie, ma być blisko około 50 aut. Jest Lostar, jest Marcin Banowicz, jest Jakub Korbut, jest Jacek Popiołek, jest M Garage Drifting, Mały, Batman i Mariusz Miękkoś. No, zapowiada się dosyć ciekawie, plus do tego troszeczkę aut budżetowych, nazwijmy to. Spróbujemy wbić się na tory. Auto przeleci i zaraz lecimy na drugą stronę. Okej, trzeba się rozejrzeć, znaleźć miejscówkę i działamy. Oj, coś się zesrało. Co tam się stało? Ornot. Biegną mechanicy. Szybko. Myślałem, że to nie trytnik, nie. Dytki pomagają na wszystko, na kaszel, na auta. Nie, na kaszel może nie, ale na auta pomagają zawsze. Zaczęliśmy troszeczkę od takiego tematu budżetowości właśnie i ulepów. Kurde, szczerze mówiąc, to jest mnóstwo osób, które nie mają pieniędzy, ale chcą latać bokiem. Sam bym chciał latać bokiem, a nie mam kasy na to. Umiejętności jeszcze też. I kurde, po co jakoś, w jakiś sposób w ogóle siebie dyskryminować pod tym względem? To nie ma jako takiego w ogóle sensu. Tak samo w klasie KJDS, tak samo na takich zawodach tutaj są auta, które faktycznie widać, że są spinane minimalnym budżetem, bo ci ludzie mają minimalny budżet. Wydatek na taki nawet amatorski driftowóz to i tak są już tysiące, kilkanaście tysięcy, nawet więcej na amatorski driftowóz, który nie ma homologacji, nie może startować DMP. Przerwa. Trzeba troszeczkę sobie dychnąć. I tak nie ma takiego upału jak 3 lata temu, dlatego że wtedy to było troszeczkę... Zabiłby mnie. Dobry moment na serwisy, na takie zabawy. Troszeczkę zdziwi. Tyle zabawy po to, żeby troszeczkę polatać bokiem i upieprzyć coś. Ale taka jest pasja, tego nie ogarniesz. Jedna ekipa, 3 auta, tak 3, patrzyłem czy dobrze pokazuje. I łącznie blisko 1500 koni. Co jak co, ale po tym aucie widać, że jest świeżutko wymuskane. Patrzcie, żadnej skazy, nic. Krótko mówiąc, to jest przeciwieństwo ulepstwa. Trzeba troszeczkę dychnąć, podładować baterię i działamy dalej za niedługo. Jak tam Wojciechu? Panie Krzysztofie, no jest słonecznie, jest pięknie. Ty patrz, ale jak to fajnie widać, dałem kamerę tak, a to ja zdałem tak już tak zwany, tak zwany flip i flap. Zapytacie się mnie, czy coś się tutaj dzieje. No to mamy odpowiedź. Jest długa prosta, na której się bardzo napędzają, muszą się przełożyć. Jeżeli źle się przełożą, to niestety wkładają się w opony. Przerwa. Nie ma takich momentów, że nie zastanawiam się co robić, tylko od przełożenia są praktycznie wszędzie ze sobą. Dobra, wracamy. I tak to wygląda. W tej z powrotem, w tej z powrotem, w tej z powrotem. Chyba tutaj się zatrzymamy w tym momencie. Coś nowego, nowe miejsce. Na każdy tor trzeba mieć technikę. Powtarzam, pojazd 15. To trzeba popatrzeć, gdzie oni się przekładają. Już mamy takie miejsce tutaj, co widzę, wchłania najwięcej aut. Aż podbiło to auto, podniosło dosłownie do góry. Lostar przebudował auto, to ja z pasażerem prowadzi. Tak. Na dwa. Kurwa, ale nie zdradzaj! Lawetowanie, tak bywa. Jak widzicie, tutaj też są koszty. To nie są tylko BM-ki ze zespawanym dyfrem. Może teraz pójdziemy na wieżę, akurat jest dużo czasu, żeby się dojapać. Zawsze, prędzej czy później przychodzi na to, że taki moment, że jest największe szaleństwo. I co jest teraz? No właśnie tego brakuje! Opony kolorowe zawsze robią wrażenie. Żółte! I mamy przerwę. Kolejne auto do wyciągania. A jak to wygląda względem 3 lat temu? 3 lata temu człowiek był mało obeznany w temacie. Wtedy wrażenie robiło praktycznie wszystko. Teraz jest kilka naprawdę fajnych, spiętych aut. Reszta no to są amatorzy pod tym względem, którzy jeżdżą czy mają poskładane. to się ceni jak najbardziej, pasja i te sprawy. DMP człowieka schamiło troszeczkę i ogólnie jakieś zawody na wyższym poziomie. Ale dla laika mi się wydaje, że idealna impreza też na to, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć. Nie początki, bo początki ja sobie nie wyobrażam na takiej imprezie. Samemu na torze czy w dwie osoby spoko, ale nie więcej. Wiecie, co jest fajne w tym torze? Tu są prawie same sekwencje, że się przekładasz. Nie ma ani momentu, kiedy kombinujesz, co zrobić. Jak prosto, to jest intuicja. Przekładka, przekładka, długa, prosta. Najazd, przekładka, przekładka, ciągniesz. Strasznie bajerancka konfiguracja. Po prostu LS. I wszystko jasne. Dobra! Wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Lejcy często się mnie pytają: ej Krzychu, fajnie tak jeździ driftingu albo w rajdach, zarabiasz na tym. Bzdura, do tego tylko dokładasz cały czas. Koniec, więc idealny moment, żeby dopiero przyjechać, tak jak chociaż Michał Wojtan. No właśnie, o to chodzi, to jest ten nowy projekt Nissan S13-2JZ NIT Turbo. I co, podoba się? Bella Kutaneska.